Zaczęliśmy od przedtreningowego ryżu, nie? Tak, dobra, bo cała historia od Tak, początku, od bośmy się. początku możemy powiedzieć. No. Czyli co było? Dwa wory? Dwa wory były przed treningiem. 250 mięsa. 250 mięsa, tak. Był trening, później był makaron. 250. Także paczkę zjedliśmy po prostu na dwóch. Do tego było mięsko. Nie wiem, jak się nazywa ta lodziarnia, ale ona jest na Świętego Tomasza. Tylko tyle wiem. Okej. Zawsze tam chodzimy, ale zawsze zapomnę tą nazwę, więc. Okay. I tam poszło parę gałek, potem poszliśmy na Moa Moa Burger. Burger w Krakowie. Tam poszły po dwa burgery w Moa Burger. I później poszliśmy na, ciągnąłeś mnie, kurka, na pączki, stary. Chodziły za mną przez cały okres redukcyjny, więc musiałem w końcu zjeść. To i tak szczęście, że zjadłem tylko dwa, no bo Pączki czasem. były Kinder Bueno. Jeden Kinder Bueno i ja potem jeszcze kupiłem pistację po kryjomu. Nie wiem, czy widziałeś, czy nie widziałeś, ale na ławce opierdoliłem jeszcze pistacjowy, Nie nie? widziałem, stary, strasznie szybko musiałeś jeść. Nie widziałem tego. No. No, nie no, patrzyłem na tą pistację i mówię Kinder Bueno pistacja, Kinder Bueno pistacja. No mówię, nie no, biorę oba, nie? I później było sushi. No. Zrobimy małą autoreklamę, gdzie to jedliśmy. To było Jana Sushi, oni mają kilka lokalów w Krakowie, ale najlepiej podają na Luczaju. Nuczaju? Ruczaj, Ruczaj. ruczaj, no. Ruczaj, okej. Okay. No to tam wleciało dużo. Ile tych rolek było? 6 rolek po 6 kawałków, Okej, okay, nie? po 6 slajsów. No. Też, a później impreza się zakończyła lodami. Ogólnie. Znaczy ogólnie jak wracaliśmy, to ja już mówiłem, że nie zjem nic, bo ledwie dojechaliśmy samochodem do No. domu, mi już cukier tak skoczył, że myślałem, że nie dojadę. To oddychałeś wtedy, dobra. Przyszliśmy do domu. Położyłem się na łóżku, zasnąłem chyba na godzinę, nie wiem ile spałem nawet, ale chyba z godzinę spałem. Obudziłem się, strawiło się trochę, no i mówimy, dobra, będziemy oglądać Olimpię. Tak. Będziemy oglądać Olimpię, no ale jak będziemy oglądać Olimpię, to jakieś lody by się przydały. No już No i było późno. o 23:30 szukaliśmy lodów w Krakowie. Żabki pozamykane, Biedronki pozamykane, pojechaliśmy do Carrefoura, nie? Do Carrefoura. No, No to w do Carrefourze Ben & Jerry's. Ben & Jerry's. W ogóle mają taki jeden smak z Ben & Jerry's. Oni w ogóle tych smaków mają strasznie dużo, ale nie pamiętam, jak się nazywało. Tam był. Peanut butter i salted pretzels, jakoś Tam tak były się nazywa. precelki, były Słone masło precel. orzechowe i jeszcze był chocolate swirl, taki wiesz, sos a la czekoladowy, że był Tak, taki. tak. No ale wzięliśmy dwa smaki w sumie, nie, tego pierwszego nie pamiętam. No i od tego Cookie dough, nie? Cookie dough, cookie dough jeszcze było tak. od tego. No zmieszaliśmy to, oczywiście jak ja jem lody, to muszę mieć jakąś posypkę. Posypka wypadła z ciastek Oreo i z ciastek holenderskich bodajże. To Tak. są dla mnie najlepsze ciastka. Jak mam coś zjeść to słodkiego, to pierwsze jest to. Ile to było kalorii? Później podliczymy, ale w sumie mam dla was konkurs, drodzy widzowie. Mam dla was konkurs. Jakieś podstawowe informacje macie, bo powiedzieliśmy z Damianem tyle, ile pamiętaliśmy. Możecie podliczyć, oszacować mniej więcej, ile kalorii zjedliśmy na głowę. Jeżeli to podsumujecie, będziecie tego blisko, to coś by można było dać jakiegoś gifta, no nie? Jeżeli najbliższa osoba, która będzie mi wynikiem, to może dostać, nie wiem, nowego oversize'a Bulletproofa, który jest wypuszczony, czarny, biały, jaki sobie wybierzecie. Ja mam akurat Starą wersję. starą wersję, teraz będą nowsze z poczęciami taką, ale to już sobie To zobaczycie, już tak. także możecie podliczyć, dużo to nie kosztuje, a t-shirt jest naprawdę fajny i zobaczycie, jak fajnie leży na treningu. Także to mamy ogarnięte, to był taki wstęp i teraz przejdziemy sobie już do głównego tematu dzisiejszego, że tak powiem, vloga. Jest to przygotowanie Damiana. Jest to przygotowanie Damiana, na pewno Damiana kojarzycie, jeżeli nie kojarzycie, to wrzucę wam link do poprzedniego materiału, którym przedstawiałem jego osobę, jego całą drogę, jaką przebyliśmy do startu w zawodach, ale później mieliśmy taki etap, że było bajlando trochę chyba. Było bajlando, był trening może jeden, dwa w roku siłowy. Były chęci powrotu, ale wchodziłem na siłownię, zrobiłem 3 serie i wychodziłem z siłowni po prostu. Nie chciało mi się. No i co? No było bajlando, no były jakieś imprezy co chwilę i tak dalej. No i skończyło się to tym, że no wyglądałem jak wyglądałem. To I może tu wleci zaraz wstawisz zdjęcie. zdjęcie jak wyglądałem. Tak. To jak typowy Janusz, który tak jakby nigdy na siłowni nie był. Więc to chyba była najgorsza moja sylwetka, jaką kiedykolwiek miałem od początku, jak zacząłem trening jakikolwiek, a trenuję już trochę czasu.
Więc to była taka upadek, że tak powiem, z wysoka. No i co? No i potem wróciła chęć powrotu na siłownię. Bardziej jako wywiązało się to z tego, że mój znajomy zaprosił mnie na wspólne wakacje z paroma ludźmi, którzy też na siłowni gdzieś tam trenują. Może nie trenują wyczynowo, nie startują w zawodach, no ale trenują na siłowni, mieli jakieś tam formy na to, żeby nie wyglądać jak jełop przy nich po prostu. Tak. No to mówię, dobra, wracam na siłownię, mam 4 miesiące do wakacji, coś tam uda mi się zrobić, żeby nie było tragedii. No i tak wykręciłem tą formę sam w tym okresie, że można powiedzieć, że wyglądałem najlepiej w tym momencie, tam z wszystkich z otoczenia. Ale potem już taki zastój był mocny. Już nie wiedziałem, w którą stronę tak naprawdę, mimo że trochę się na tym znam, to i tak nie wiedziałem, co mam robić do końca, bo już ta forma nie do końca szła w dobrym kierunku, a nie chciałem zwiększać ilości środków, więc odezwałem się do ciebie, no i No i zmieniłeś urodził się iść. trochę plan I inny. urodził się inny plan, jak zaczęliśmy działać, jak to się zaczęło zmieniać, to już poszło. No. I widzicie też, pokazuję wam te takie chwile słabsze, taki można powiedzieć, ale upadek, bo fajnie się ogląda historię zazwyczaj na Instagramie, w mediach społecznościowych zobaczycie ludzi tylko i wyłącznie, jak triumfują, jak są, mają życiówki, wyglądają tak, jakby całe życie byli, mieli za chwilę wyjść na scenę. Ale to tak nie wygląda, wy wiecie o tym doskonale, dlatego pokazujemy to jako przemianę, co można zrobić siłą woli, motywacją i konsekwencją pracy. Bo gen to jest coś, na co wy wpływu nie macie, ale macie wpływ na to, jak będzie działała wasza psychika i jak będziecie zmotywowani do osiągnięcia celu. Także nikt nie powie, że z takiej formy, jaką Damian zaczynał, do tego, do czego to, do czego doszliśmy, to była po prostu słaba robota. Robota była zrobiona z Janusza do gościa, który mógłby tak naprawdę w ciągu kilku tygodni wyjść na scenę, bo tam potrzeba było niewiele. I ten poziom tkanki tłuszczowej, który osiągnęliśmy, dla niektórych może wydawać się, że jest niski. Czy tak nisko trzeba przechodzić schodzić tkanką tłuszczową, żeby rozpocząć okres masowy? Nie. Osobiście uważam, że nie. Chyba, że mamy bardzo wysokie aspiracje. My celujemy akurat w szczyt, celujemy na maksymalne możliwości organizmu, stąd środki musiały być podjęte radykalnie. Czyli po prostu zrobiliśmy maksa. Co tu jeszcze damy do dodania? Jak się czujesz, jak się czułeś, jeżeli chodzi o układ nerwowy, o wymęczenie, o trawienie, o to wszystko? Może byś nam też trochę swoją perspektywę wrzucił tutaj. Znaczy cały proces ogólnie przebiegał pomyślnie. Pierwszy raz miałem coś takiego, że robiłem tą redukcję i nie czułem tak jakby popędu do jedzenia innego. Ja ogólnie nie jem. Jak trzymam dietę, to trzymam. Nie mam jakichś pociągów do zmieniania, nie wiem, chociażby zmiany smaku kurczaka. Dla mnie kurczak może być jałowy. Ogólnie moja dieta jest jałowa, więc pierwszy raz miałem na redukcji tak, że przez taki długi okres czasu, bo to jest około 6 miesięcy, nie miałem zachwiania emocjonalnego, psycha mi nie siadała. Więc ogólnie było spoko. Jeżeli chodzi o trening, to no te początki były tragiczne, nie? Jak zacząłem, poszedłem na siłownię, wszedłem w ten tryb ćwiczenia, no to chcąc, nie chcąc to widać. Wchodzisz na siłownię, ludzie cię nie znają, trenerzy od razu cię oceniają, już widzą, że jesteś Janusz. To jesteś tak naprawdę, wiesz, no, Ty, ale patrz, jak się oceniony zmieniła. z góry. No. Na końcówce wiadomo, jak to na końcu wychodzi, że A właśnie no jaka zmiana jest ich mentalności, jak ci odbierają, no nie? Bo na początku jest to, no kurwa, przyszedł gość jakiś random, no nie, na siłownię, a tu gość zaczyna się zmieniać, tu się zaczyna zmieniać. I nagle oni tak, ogólnie mental był spoko, nie czułeś się zajechany psychicznie? Nie, trening był robiony na 100% zawsze. Zresztą wiesz, jak te treningi moje wyglądają. Ja tak przepraszam, ci przerwę. Ja Damianowi ogólnie daję tylko z grubsza zarys tego, jak mają wyglądać treningi, bo powiedzmy jakiś tam obszar musimy poddać większej pracy, czyli jest regionalizacja obszarów mięśniowych, tu plecy, tu coś. Oczywiście to będziemy w trakcie kolejnych materiałów wam mówić, ale to ile on ma serii zrobić, ile powtórzeń, jak zazwyczaj staram się to mówić, to tutaj To to nie raczej nie ma działa. sensu, bo i tak zrobi więcej i tak. No ja po prostu robię trening do momentu, gdzie wiem, że kolejną serię mogę zrobić, jak już Tak. wiem, że w tej serii może nie osiągnąłem upadku mięśniowego do końca, ale wiem, że kolejna już nie ma sensu, to po prostu przechodzę na kolejne ćwiczenie. A nie robię takiego planu, że mam zrobić dwie serie robocze, dwie serie wstępne i koniec przechodzę, bo jak wiem, że nie czuję tego ćwiczenia jeszcze do końca, bo nie poczułem tego mięśnia, którego chciałem poczuć na tym ćwiczeniu, no to robię dalej po prostu, no i tyle. Ja nie mówię, że to jest dobre. To jest akurat jeden z wyjątków, który się sprawdza u jakiejś wąskiej grupy po prostu osób. U Damiana się to sprawdza, później odchorowuje, bo jak przychodzi o koniec prepa, wszystkiego jest już forma, no to zazwyczaj musi się
odbyć solidny deload. No i teraz taki deload będzie wchodził, jest to etap, teraz przejdziemy sobie do teraźniejszości, czyli jeszcze mówiliśmy o przeszłości, teraz teraźniejszość, musimy trochę odpocząć. Musimy trochę odpocząć przede wszystkim na gruncie układu nerwowego, żeby organizm był gotowy na przeciążenia i na to, co będziemy mu serwować w najbliższych miesiącach, bo roboty będzie dużo, jest trochę do zrobienia, no i to trzeba, że tak powiem, jak szachista rozplanować do przodu. Nie możemy myśleć tylko tu i teraz, tylko co będzie za jakiś czas. Większość ludzi się przepala treningowo, do jakiegoś poziomu dojedziecie, ćwicząc cały czas na maksa, ale w końcu organizm powie stop. Chcąc mierzyć wysoko, jak macie plan założony, no akurat tu zdradzimy, może nie, że rąbka tajemnicy, ale chcemy spróbować, ja uważam jako trener, że Damiana Sylwetka spokojnie może aspirować do tego, by w kategorii Classic Physique pokusić się o kartę pro. Co będzie, jak będzie, wszystko pokaże konkurencja i jego sumienność. Jego sumienność się nie martwię, konkurencja pokaże resztę, ale uważam, że może spokojnie, chociaż on sam mówi, że on sam powie, że nie ma na pewno do tego. No, mierzysz wysoko, nie? No bo ja startowałem może raz w zawodach, w dwóch kategoriach, zrobiłem dwa razy srebro. Ja jak wygram jedne zawody, to będę zadowolony, ale co będzie... Jakbym zdobył kartę pro, no to wiadomo, też szczyt wielu, wielu ludzi, którzy startują na scenie. No ale to nie dla mnie to jest abstrakcja, no ale okej. Nie będziemy pyszni i też pierdzielić wam głupot, no tu będziemy rozpierdalać to na takie zawody jeździć, bo jak w ogóle nawet dobry zawodnik w ten sposób o sobie mówi, to no to jest objaw arogancji, to jest słabe, ale też trzeba być realistą i nie można siedzieć całe życie pod kamieniem, bo jeżeli robisz jakąś robotę, czyli idziesz na scenę, to nastawiasz się na wygraną. Bez znaczenia, kto na tej scenie będzie, inaczej nie będziesz miał odpowiedniego mentalu i podejścia. Jak wiesz, że jest tylko jedna droga, no to po prostu lecisz full. Jeżeli coś nie pójdzie, nie zdobędziesz takiego miejsca, to już ty zrobiłeś wszystko, co mogłeś zrobić w tym kierunku. Za konkurencję nie odpowiadasz, za siebie samego tak i za to, jakie ilość pracy, jakie działanie podejmujesz, żeby to zdobyć. Dobra, skoro to mamy, jeszcze byśmy w sumie tak trochę wrócili do okresu tej jego przeszłości, czyli tego, tej samej redukcji, bo na pewno część z was będzie, albo większość, to interesowało, co leciało, bo każdy zapyta, co leciało, jeżeli chodzi o jakąś suplementację sportową. No to tutaj była podstawa. Tutaj była podstawa, nie było żadnych wynalazków, które są zazwyczaj stosowane w końcowym okresie, tylko i wyłącznie po to, żeby poprawić wygląd samych mięśni. Bo pamiętajcie, że żeby zrobić skuteczną redukcję, czyli obniżyć poziom tkanki tłuszczowej w organizmie, my nie potrzebujemy stosować miliona substancji, bo te większość tych środków, które używamy, mają spowodować, że te mięśnie będą jak najlepiej wyeksponowane, że organizm nie popali ich, w cudzysłowie, przy dłuższej ekspozycji na deficyt kaloryczny. My akurat nie musieliśmy tego robić, bo celem nadrzędnym było po prostu osiągnięcie odpowiedniego poziomu tkanki tłuszczowej. Zresztą tutaj będą pewnie jakieś zdjęcia latały, Damian coś poprzesyłał, więc będziecie widzieli, jakie jest porównanie, jak to wygląda w tym momencie. No jeśli chodzi o środki, o dodatki, tak naprawdę tyle. Była to całkowita podstawa, coś, co ja zawsze mówię w materiałach. Jak wrócicie sobie do tego materiału, w którym opowiadałem wam o przygodzie Damiana, jak szykował się do zawodów, to tam będzie większość tej suplementacji, po prostu tylko tej końcówki, że tak powiem, na taki finish look nie stosowaliśmy. O, i tak to wygląda. Dobra, teraz tak, jaki jest plan? Ja tu wziąłem sobie od razu kartkę i długopis, bo raz, że nagrywamy na spontanie, a dwa, że od razu będziemy pisać plan, co będziemy robić. Najpierw będzie ten deload, najpierw zrobimy sobie ten okres odpoczynku, no i później trzeba będzie zrobić masę. Trzeba będzie zrobić masę. Ty jesteś gościem, który dobrze reaguje na węglowodany, także zawsze byłeś takim węglowodanowym typem i to jest też taka cecha wspólna. Dużo dobrych zawodników bardzo dobrze toleruje większą ilość cukrów węglowodanów w diecie. Akurat u Damiana jest podobnie, więc dieta będzie na zasadzie wysokie białko, wysokie węgle, niska, średnia ilość tłuszczy. Ta ilość tłuszczy jest oczywiście dopasowana do potrzeb organizmu. Ja myślę, że tych węgli, stary, to w tym roku może paść rekord. Myślę, że się możemy koło kilograma zakręcić. Także będzie grubo. Kilogram węgli czystych, czyli to jest jakby na ryż przeliczyć po staremu, no ile? 13 worków. 13 worków ryżu. Jadłem kiedyś, no, parę lat temu, jak otwierałem sklep z suplami, to jadłem 8 worków ryżu, dopijałem do tego gainera, znaczy wlewałem do tego gainera, żeby podbić węgle jeszcze, ale miałem może wtedy węgli z 900 maksymalnie, tylko że część była płynna, nie? No ale zobaczymy. No, znaczy ja nie mam problemu z przejedzeniem jedzenia, także to nie jest, widzisz, jak ja jem trochę jak mnich,
sam powiedziałeś, że nie dasz rady zjeść tak jak ja dzisiaj na przykład. Tak, ja już jestem na surplusie kalorycznym, Damian jest, chociaż Damian ma taki mental i on jest w stanie prawie każdą ilość jedzenia przejść. Jak mu powiem, że ma jeść kamienie, to będzie jadł kamienie, byleby to po prostu zrobił, co ma zrobić. Ale słuchajcie, też jak zakładamy jakiś szacunkowo podaż węglowodanów, plan, im bardziej on wybiega w przyszłość, tym mniej on będzie zawsze dokładny. Czyli my możemy szkielet narysować, ale to jak dokładnie będzie się to działo, będzie w oparciu o te dane, które Damian będzie mi dostarczał w postaci fotek, w postaci raportów. Wy też oczywiście będziecie świadkiem tego procesu, bo będziemy starali się w miarę możliwości te materiały wrzucać Wam regularnie. Oczywiście nie będziemy nagrywać co tydzień, bo z przyczyn logistycznych jest to raz niemożliwe, a dwa, chcecie na pewno też oglądać jakieś większe rezultaty, więc będziemy sobie co powiedzmy miesiąc, dwa coś wrzucać, jakiś filmik, gdzie będziecie widzieć jak ta cała przemiana wygląda. I teraz tak, przejdziemy sobie, skoro mamy ogólny zarys, przejdziemy sobie do źródeł, bo tu też trzeba chyba o tym powiedzieć, z jakich źródeł makroskładników będziemy korzystać. Jeżeli chodzi o białka, no to z tego co wiem, to ty bazujesz głównie, jest to odżywka białkowa, jest to drób, jest to indyk, czy jest to kurczak, czasem no, jest bardziej indyk, ale no. Jest to biała ryba. Z tą białą rybą to jest przygoda, dobra, nie? W sumie możesz przytoczyć. Ej, słuchajcie, jak wam powiem, no, abstrakcja totalna. W ogóle na poprzednim prepie napisałem Damianowi, że może spokojnie sobie spożywać białą rybę. No wiadomo, biała ryba nie leży na żołądku. No i wybór padł na halibuta. Tak, bo miałem dostęp przez takiego dobrego znajomego do dobrej ceny halibuta, tam bodajże płaciłem 25 zł za kilo, to była Mega. abstrakcja. I naprawdę dobrej jakości to było, kupowałem na takich wielkich kochach, po 10 kg. No i co? No i jadłem sobie to na tym prepie, Masz te zdjęcia, gdzie robiłeś tych milion tych pojemników? Kurczę, nie wiem, musiałem poszukać na telefonie. Jak znajdę, to ci przeszedł, dobra, to dobra. Wrzucisz, ale no i jak robiłem to jedzenie, no to ja ogólnie zawsze jedzenie robię do przodu, czyli na przykład potrafię zrobić na cały tydzień mięso. Tydzień. Na cały tydzień mięso, rozgraniczam to do pojemników, rozdzielam, wkładam do zamrażarki, potem dziennie rozmrażam, wyciągam sobie odpowiednią ilość mięsa, dodawiam do tego ryż, ja tam warzyw dużo może nie wiem, jakieś pomidory powrzucam tak, i jem, prosto, i no. tyle. I co, no i pewnego dnia stwierdziłem, że tak bardzo mi ta ryba smakuje, a skoro mi pozwoliłeś ją jeść, to jadłem ją 4 razy dziennie, po 300 gramów, bo miałem wtedy 50 gram białka na posiłek, halibut miał 17 gram około bodajże, więc wychodziło białeczka, no nie? 51 wychodziło. Mówię, no to jem idealnie, nie? Kilo 200 ryby dziennie. No i tak to leciało. Myśleliśmy, że to jest chuda biała ryba, a się okazało na końcu, że ona nie była do końca taka chuda. Nie była taka chuda i to tak dosyć mocno. Ile tam, ile ona miała na 100 gram? Znaczy to pierwsze opakowanie, bo wprowadził mnie w błąd dostawca, może nie, że celowo, sam nie wiedział. Opakowanie się zmieniło i to pierwsze opakowanie sprawdziłem i tam faktycznie była mała wartość tego tłuszczu. A na kolejnych opakowaniach się okazało, że ten halibut był tam z innego miejsca. I nie wiem, czy to właśnie jest jakaś różnica w tych halibutach, może coś wiecie, ale w każdym razie była, jeżeli chodzi o fat, ogromna. I tam było 15 gram fetu na 100 gram ryby. To ja na kilogramie jadłem, masz... kilo 200 ryby jadłem, no to jak sobie policzcie, ile wychodzi fetu i dodatkowych kalorii. A ja to jadłem trzy ostatnie tygodnie. Zorientowaliśmy się dopiero o tym 3 ostatnie tygodnie przed zawodami, nie? Czyli gość, ogólnie w prostych słowach, gość zjadał ponad setę fatu dziennie kamfora, którego po prostu nie było. Znaczy on był, funkcjonował organizm na tak dużej, dużo większej podaży kalorycznej, to jest raz. I raz z poziomu tłuszczu. Historia śmieszna, finalnie forma i tak wyszła super, ale to dało nam bardzo ważną wskazówkę do kolejnego prepa, czyli wyciągamy sobie wnioski, bo finalnie mówię, forma wyszła, czyli i tak pulą kalorii tak manipulowaliśmy, bo to jest główny czynnik powodujący spadek tkanki tłuszczowej w organizmie, by że efekt był. Musimy dodawać więcej fatu w posiłkach przy prepie, bo teraz robiliśmy tą wycinkę, ja że tak powiem przejąłem Damiana, on zaczął tą redukcję we własnym zakresie, odezwał się do mnie, poprosił mnie o pomoc i powiem wam, że on w momencie, kiedy zacznie już przepalać te węgle, to jest też taka cecha wspólna wszystkich ludzi, co po prostu dobrze reagują na węglowodany, to jak się rozpali w piecu, to po prostu leci. Tam czasami co jakiś czas później, jak już poziom tkanki tłuszczowej jest niski, trzeba to spowolnić. Trzeba dodać dobrych źródeł tłuszczy, bo inaczej te węgle nie będą w ogóle wypełniały tak, jak powinny. To będzie się tylko i wyłącznie nakręcało. Dlatego będziemy sobie dodawać
małą ilość tłuszczy do posiłków, zdrowych tłuszczy, których tam uskalimy sobie po prostu z jakich źródeł to będziemy działać. No ale to białeczko. Mamy indyka, halibuta myślę, że sobie odstawimy już. Odstawimy go w tym prepie, już swoje zrobił, dzięki, tyle. I jeśli chodzi o białko, bo akurat też, jakie typu odżywek? Ty głównie co, koncentrat lecisz? Tak, no ja teraz leciałem cały czas koncentrat. No nie przygotowywaliśmy się pod formę pod zawody. Też nie uważam osobiście, że te 2 gramy cukru więcej by coś zmieniły w tym wypadku. Raz, 2 razy dziennie używałem koncentratu. Mamy białka, no o indyku nie ma się co rozwodzić. No jest to ptaszysko po prostu, które jemy. Damian akurat preferuje formę taką, że gotuje po prostu tego indyka. Później kroi albo dusisz, no nie? Czy tam pieczesz? Jak mam więcej czasu, to robię coś z tym. Czasami proszę Sylwię, no to mi tam zrobi w tym piekarniku więcej. No ale jak ja mam załączyć piekarnik do wyboru albo bawić się w piekarnik, no. I potem myć te wszystkie naczynia żaroodporne, albo wrzucić to do wody i ugotować. Tak. No to... Tutaj jest po prostu praktyczność na pierwszym miejscu. Mamy formy białkowe, teraz tak, węglowodany. No to tutaj też, jako że klasyka, no to pewnie też będzie ryż. Głównie ryż. Co jeszcze? Na pewno byśmy, ja ze swojej strony, to już mówiłem, to też bym się sprawdzało, jak masz większą ilość jedzenia płatki owsiane. Ma ilość płatków, bo wiem, że reagujesz dobrze, mają trochę błonnika, więc uważam, że przy większej podaży kalorycznej pomagają się wypróżnić, pomagają w perystatyce jelita, no i ma sporo plusów. Jednak wiem, że niektóre osoby rzucają się też na te płatki. Ja sam u siebie to zauważyłem, o ile tam setę płatków, 125, no max 150 gdzieś w jednym posiłku zjem, ale nie przy treningowym, to jest spoko, ale jak ktoś ładuje po 200-250 owsa, ty próbowałeś chyba coś takiego, że były duże porcje owsa. No teraz nie, ale kiedyś próbowałem, tylko że no nie służy mi to, tak, no żołądek się rozpycha, czuję ale się źle, po prostu źle się czułeś, że się czułeś na kichach, no nie? Znaczy na pewno przed treningiem nie jem owsa, bo to dla mnie jest, odczuwam to na treningu, dużo mi się to trawi, czuję, że jestem zdęty. A nawet teraz na tym okresie, no to jak czasami wrzuciłem owies, bo tak, miałem jakieś tam zachwiania, nie mówię, zjem coś innego, nie? No to super, przeszedł z ryżu na owies, o, jedzenie, no to jak zjadłem na przykład 50 gramów, mówiłem 40 gram węgli, no to okej, okay. A jak zjadłem już stówę, to już nie do końca dobrze się czułem, bo przez to, że ta dieta moja jest strasznie jałowa, jak dorzuciłem coś zupełnie innego, no to... Ale to też będziemy sobie właśnie... Damian jest ogólnie mnichem, jeżeli chodzi o podejście do diety. Też ogólnie przy redukcji, jak śmiesznie by to nie zabrzmiało, to uważam, że na redukcji takie podejście jest ok. Ja rozumiem ludzi, którzy lubią mieć wszystko urozmaicone, ale tak jak wam wspominałem często w materiałach, zbytnie pobudzanie kubków smakowych i robienie po prostu wymyślnych megapotraw nie spowoduje dla większości osób ulgi psychicznej, w większości. Bo są też osoby pokroju, że zjedzą kostkę czekolady i powiedzą dziękuję, zaspokoiłem swoje smaki, albo wypiją łyk wina z kieliszka i są, wiecie o co mi chodzi. Większość nie, ja, nie osób, mogę ja też, ja się odpalam, więc są pewne produkty, które po prostu staram się ograniczać, żeby odciążyć swoją głowę. Bo o to chodzi. Mamy ułatwiać sobie zadanie, a nie je utrudniać. Więc dobra, mamy to, mamy ryż, mamy owies, jakiś produkt węglowodanowy na treningu, jakiś intra-workout wejdzie. No to na pewno... Na basie, no teraz nie było. Na basie, ale tu już mówimy o tym, co będzie w przód, no nie? To będzie to, kartofle, raczej nie będziemy chyba się przypychać, no nie? Znaczy ja osobiście lubię kartofle w różnej postaci. Tylko że one mi nie leżą dobrze, nie? Dłużej mi się trawi. Ja muszę wpieprzać ryż. Dlatego słuchajcie, też jest fajny patent. Jeżeli na przykład kończycie okres redukcyjny, okres przygotowawczy i wiadomo, że później hormony się stabilizują, rusza leptyna i chcemy po prostu jeść, to takie na przykład kartofle są bardzo fajnym wyborem, jeżeli chodzi o uzyskanie większego stopnia sytości, bo organizm większy i głowa potrzebowała sytości, uczucia napełnienia niż smaków, bo jak ktoś myśli, o pierdzieliłbym pizzę z podwójnym pepperoni czy z czymś, to są smaki. Jak jesteś głodny, to byś zjadł 4 worki ryżu naraz, ugotowane bez soli, więc staramy się to zapewnić, żeby naszej głowie pomóc po prostu konsekwentnie realizować nasz plan. Więc a tak abstrahując od tego. Mamy to. Teraz tak, tłuszcze. Tutaj co, wiem, że u Ciebie były jaja. Jaja się dobrze sprawdzały, żółtko, no jajka, tyle. Jajko. Teraz co, byśmy postarali się może do... Wiem, że z masłem orzechowym nie można przesadzić. To jest właśnie to, co mówiłem, czyli odpalić się na tym można. No ja jak poczuję masło orzechowe, napisz mi, że mam zjeść 50 gram, czy gramów, czy chuj, jak to się gramów, mówi, ale, no to nie zjem 50, zjem 500.
Jak poczuję masło orzechowe, to od razu wyciągam tosty, smaruję ile wlezie i zjem cały bochen chleba z pół kilo masła i no już jest No i leżysz, dzień leżysz wyjebany, nie? tak jak wczoraj po tej imprezie, że tak powiem, z jedzeniem. To nie, ja nie mogę tego jeść, nie? Znaczy, ja uwielbiam masło orzechowe, ale no szczyptę zjem i jest koniec, po mnie jest. Także będziemy sobie od takich produktów, no żeby że stronić, to czasami okazjonalnie się wrzuci, bo ja uważam, że też w masie, w etapie zwiększonej kaloryczności powinien mieć jakiś balans. Więc ja wiedząc, jakie na przykład Damian ma, nazwijmy to słabości, bo każdy je ma, też mam, to dam mu taki produkt w dzień, w którym powiedzmy założymy, że on może pozwolić sobie na coś więcej. Więc to jest dobre rozwiązanie dla psychiki, bo wszystko się odbywa w głowie, jeżeli chodzi o realizowanie jakiegoś planu na wielu płaszczyznach życia. Jeśli on zje więcej mi tego masła, to Pół kilo, finalnie, no. to pół kilograma, to będzie ciężko w toalecie. Ale ogólnie jak zje więcej, to plan się nie zepsuje. To plan się nie zepsuje i on też nie będzie się z tym czuł strasznie źle, bo wiedział, że tego dnia może polecieć więcej i może zjeść dużo więcej. Jak on będzie jadł po 5-6 tysięcy kalorii, a będzie tak pewnie, to czy on zje 1000 kalorii więcej, no, przy takiej puli to nie zrobi strasznej roboty. Więc on może sobie na coś takiego pozwolić i będziemy to wplatać w plan. Czyli wykorzystujemy nasze mocne strony i słabości w komponowaniu planu, tak żeby wykorzystać produkty, które pozwolą nam łatwiej przez ten etap przebrnąć. Dobra, mamy to. No to czyli tłuszczem Tłuszcze. będzie co? Oliwa jakaś. Tak, na pewno wypadałoby jakieś źródło tłuszczy roślinnych, bo jeżeli chodzi o jakiś olej, nie wiem, z awokado, oliwę z oliwek, olej lniany, to raczej można spokojnie sobie dodać. No, ciężko, żeby ktoś popłynął w oliwę i wypił litr oliwy, no nie no. Chociaż powiem ci, ryż z olejem lnianym mi wchodzi, nie? Także musimy uważać na to, bo Jak będziesz stary jak pił mi oliwę, dasz to ja się wypisuję. Wypisuję się z tego biznesu, naprawdę. 2,5 tonetki ryżu, no to żeby polać cały ryż, no to Szklankę tego oliwy, tyle. no nie. Nie no, no ale dobra. Także słuchajcie, dobra, mamy, trochę się rozgadaliśmy, ale tak, plan wstępny macie nakreślony. Dajcie proszę znać w komentarzach, co o tym myślicie, jak wy to widzicie. Jeżeli będziecie oczywiście mieli jakieś pytania, postaramy się z Damianem na bieżąco odpowiedzieć. Będziemy wam co jakiś czas robić update tego procesu. Oczywiście nie będzie on mega często, dlatego że też chcemy pokazać realne efekty. Na przestrzeni tygodnia, dwóch, często nawet miesiąca nie ma aż tak spektakularnych efektów, bo już reszta będzie opisana po prostu w trakcie całego materiału. Także dziękujemy Wam bardzo za uwagę. Dziękuję Tobie, Damian, że też zgodziłeś Dzięki. się trochę mi potowarzyszyć i pogawędzić. Jeżeli materiał Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, zostawcie suba i będziemy się widzieć w kolejnych materiałach. Cześć!